Dzień dobry, tu Emilka, a to kolejny tydzień jedzenia. Jem tak jak lubię i mam nadzieję, że spodobają Wam się moje przepisy i kilka moich przemyśleń, trochę tego, co mam teraz w głowie, co się dzieje u mnie. Przy okazji odsyłam też do innych filmów z tej serii i zapraszam do oglądania. Do średniego, najdłuższy do najdłuższego, mają stałą liczbę. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Co u mnie? Dużo się dzieje. Matura za trochę ponad miesiąc. Czasem się uczę, chodzę do szkoły, muszę trochę nadrobić frekwencje z kilku przedmiotów. Nagrywanie, edytowanie, jedzenie, spanie, dużo spotykania się z ludźmi, coraz dłuższe dni, coraz więcej słońca. W wolnych chwilach sobie dorabiam, bo w ogóle kupiłam bilety do Londynu. Lecę od razu po maturze. Jaram się. Ale muszę trochę zarobić, żeby mieć za co tam spać i żyć. Także czasem jest po prostu dużo do robienia. Oh, wow. Czasem jest intensywniej, co może trochę przytłoczyć. Ja w sumie często się stresuję, że nie zdążę, że mam tyle rzeczy do zrobienia, że zawalę i zawiodę samą siebie. Nie mam. Miałam ostatnio taki czas, że wątpiłam we wszystko, co robię. Ciężko mi było się do czegokolwiek zabrać, prokrastynowałam i czułam się po prostu bardziej zagubiona niż zwykle i bardzo, bardzo przebodźcowana. Można mieć gorszy dzień, tydzień, czas, można czuć smutek, można czuć gniew. To wszystko jest do czucia, a nie odpychania na bok i udawania, że nie istnieje. Bo to, że staramy się nie czuć czegoś trudnego, nie znaczy, że to zniknie. Wow. Czasem najlepsze, co możesz zrobić, to zamiast pędzić, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, to zatrzymać się, zastanowić się, czego teraz potrzebuję. I zachęcam do znalezienia czasu dla siebie i swojej głowy, bo zasługujesz na to. Dobrze. Opowiem Wam historię z serii Zawstydzające rzeczy, które zrobiłam w moim życiu. Jak byłam w 5 klasie podstawówki, to bardzo nie lubiłam swoich brwi. Mój kolor włosów to ciemny blond i miałam wtedy bardzo jasne, prawie niewidoczne brwi. Z wiekiem trochę ściemniały. W każdym razie ja, mając, nie wiem, 11 lat, stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. Miałam w domu hennę. Czarną. I przystąpiłam do działania. Bardzo dokładnie przeczytałam instrukcję i zrobiłam wszystko dokładnie tak, jak było napisane. I słuchajcie, bardzo niespodziewanie skończyłam z czarnymi brwiami. Dosłownie, jasne włosy, czarne brwi. Moje koleżanki następnego dnia pytały, co mi się stało. Starałam się unikać tego tematu. Chyba same mi tak ściemniały przez noc. I oprócz tego, że jest to bardzo zabawna sytuacja, z której śmieję się od kilku lat, to teraz widzę w niej też coś przykrego. Jak to jest, że dziewczynki w tak młodym wieku myślą, że coś jest nie tak z ich wyglądem i już chcą się zmieniać? Na tym etapie powinnam się bawić, a nie starać się być ładną? Czytałam kiedyś taką książkę, Obsesja piękna, która mówi o tym, jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. Jest świetna i jest chyba też audiobook na YouTubie, trochę ponad godzinę. Bardzo polecam. Ale czasem priorytety w życiu się zmieniają i już zamiast skupiać się na swoich kompleksach, na wyglądzie, na tym, że ktoś mnie nie lubi lub że tyle rzeczy mi nie wychodzi, ważniejsze jest dla mnie to, jak się czuję. Czy danego dnia wywołałam uśmiech na czyjejś twarzy, czy się śmiałam, czy czegoś się nauczyłam, czy jestem zdrowa, czy moi bliscy są zdrowi, czy spełniam się w swoich pasjach i celach. Już nigdy. Nie zamierzam definiować swojej wartości i swojego szczęścia przez to, jak wyglądam. Stop. To jest okej się zmieniać. Przesadziłam z papryką. Ale jest pyszne. Mój nowy comfort meal. Gorąco. Ej, może myślicie, że przesadzam, ale to jest dosłownie najlepsze, co jadłam w ciągu ostatniego tygodnia. A była duża konkurencja, bo moja mama robiła ciasto czekoladowe. I wow, to jest moje odkrycie, będę to jeść teraz codziennie.
Jeśli chodzi o ten sos, musicie znaleźć swoje proporcje. Czy wolicie, jak jest ostrzejszy, czy jak może kwaśniejszy, może bardziej słony albo słodki. Spróbujcie. W sumie nie wiedziałam, czy o tym mówić, ale może zauważyliście, że nie było tydzień temu filmu. Znaczy, to było tak, że pracowałam nad nim kilka dni, zrobiłam go i w piątek siedziałam do drugiej w nocy, żeby go dodać, ale rano pierwsze, co zrobiłam, to go usunęłam. Ogólnie czułam, że był słaby. Ostatnio kocham masło. Że nie poświęciłam na niego wystarczającej ilości czasu. Że za krótko edytowałam, że nie dałam z siebie tyle, ile mogłam. I w sumie w jednej chwili skreśliłam go przez swój perfekcjonizm. Skreśliłam kilka godzin pracy i mój pomysł, i wiarę w ten film, i dobre intencje. I mimo, że moim filmom brakuje wiele do perfekcji, to wcześniej jeszcze tak nie zrobiłam. To chyba przez to, że jestem na etapie monetyzowania kanału i trochę mnie to przytłoczyło. I to jest głupie, bo do tego dążyłam. I to, co robię, jest... no, na razie na bardzo małą skalę i powinnam się cieszyć. Cieszę się tak naprawdę, ale mam w sobie głos, który mnie hejtuje i który się nasila, kiedy wszystko idzie dobrze. To jest taki impostor w mojej głowie. Zabawne jest to, że przez cały dzień myślałam o tym, jak bardzo mam ochotę na borówki i okazało się, że moja mama kupiła borówki, a nie mówiłam jej o tym. To nie jest nawet tak, że borówki są jakimś stałym elementem naszych zakupów. Po prostu wysłałam jej wibracje. Na pewno. Wow. Jest takie piękne. I fakt, że zostało mi kilka godzin oglądania do monetyzacji, trochę mnie przeraził. Najlepsze jest to, że nawet jak nie dodałam filmu o te 4000 godzin oglądania, i tak się nabiło w ten weekend, więc no trochę mi nie wyszło. Pracuję nad tym, żeby nie uważać wszystkiego, co robię w życiu, za niewystarczająco dobre. Chyba muszę czasem odpuścić. Przypominać sobie, że coś zrobione na 80% jest lepsze niż nic zrobione na 100%. Ostatnio się zastanawiam, z czego wynika tak naprawdę wartość człowieka. Czy każdy jest tak samo wartościowy? Czy wartość wynika z tego, ile pracujesz, ile robisz, jak wyglądasz? A może z tego, jak traktujesz innych ludzi? Czy jak traktujesz samego siebie? Czy z tego, ile zarabiasz? Czy z tego, że kogoś kochasz? Sól na masło orzechowe. Najważniejsze. Czy przez ile osób jesteś kochany? Czy z tego, co myślą o tobie inni? Czy może z tego, co myślisz sam o sobie? W sumie nic mi nie pasuje do końca. Myślę, że to trudne pytanie i niejednoznaczne. I raczej każdy ma swoją skalę oceny, wynikającą z jego przekonań czy wartości. Wartościowy to bardzo względne i abstrakcyjne określenie. Chyba dla każdego może oznaczać coś innego. Wow. Ej, to wygląda wspaniale. Może nie ma co analizować. Czasem jak mnie weźmie rozkmina, to koniec. Łączę to ze sobą i jest super. Przy okazji tego przepisu chciałabym pogadać o tofu. Często się słyszy, tofu nie ma smaku. Dobra, po tym przepisie zmienicie zdanie. Tofu samo w sobie może nie jest zbyt intensywne w smaku, ale to jest właśnie najlepsze. Można zrobić z niego co się chce. Trzeba je dobrze doprawić. Można zrobić panierkę, sos, marynatę, albo można je wykorzystać na słodko. Na przykład zblendować i dodać do owsianki jako źródło białka. Znaczy, oczywiście, jeśli nie lubicie tofu, to nie mam żadnego problemu. Osobiście lubię poznawać nowe smaki. I wydaje mi się trochę, że dużo osób jest zamkniętych na próbowanie nowych rzeczy generalnie w życiu. Ale ja myślę, że jesteśmy tu po to, żeby doświadczać. Czy tylko ja tak bardzo jaram się wiosną i już wizja wakacji. Wow, mam tyle planów. Kończę szkołę i jest coraz więcej słońca. Kocham słońce, jestem prostym człowiekiem. Mi do szczęścia wystarczy trochę słońca i dobre jedzenie. To będę robić. Ostatnio kocham yin jogę. To jest taka spokojna praktyka, rozciągająca, otwierająca, rozluźniająca. Koncept jest taki, że nasze ciała kumulują bardzo dużo napięcia emocjonalnego. Często nawet, jak wydaje mi się, że się nie stresuję,
to moje ciało mówi coś innego. Każdy może mieć inne miejsca w ciele, w których gromadzi stres i emocje. U mnie to są barki, żuchwa, pięści i czoło. Często się na tym łapię, że mam ciągle zmarszczone brwi. Ostatnio lubię stawiać właśnie na spokojniejszy ruch i bardzo dobrze się z tym czuję. Pamiętam, jak kiedyś codziennie bolały mnie plecy, zwłaszcza podczas pandemii i po pandemii. Ale jakoś nie szukałam sposobu, który pomógłby mi to rozwiązać. Nie zastanawiałam się nawet dlaczego. Nie zastanawiałam się, czy tak bardzo siedzący tryb życia wpływa na mnie negatywnie. I czasem nie chce mi się robić jogi czy ćwiczyć. Bez żadnego powodu. Nie jestem zmęczona, mam czas i po prostu nie chce mi się. Ale przypominam sobie, że moje ciało kocha ruch i nie mogę być taka samolubna. I kiedy się ruszam, odpoczywa moja głowa. Nawet jeśli to ma być 5 lub 10 minut w ciągu dnia, zawsze staram się generować czas dla siebie. Ale wydaje mi się, że to też dlatego, że po prostu bardzo to lubię. To jest całe dla mnie. Pierwszy raz w życiu jem gnioki. Czaicie? Gdybym miała się do czegoś zmuszać, to jest zupełnie bezcelowe, bo tylko generuje dodatkowy stres. Burrata najlepsza. I coś, co ma być niby zdrowe i pozytywne, zmienia się w negatywny element naszego życia. Także szukaj rzeczy i stylu życia, które odpowiadają tobie. Nie musisz robić niczego, co jest modne, nie musisz robić tego, co widzisz w internecie, nie musisz pić zielonego soku, nie musisz medytować, nie musisz chodzić na siłownię. To jest okej być tobą i lubić rzeczy, które lubisz. Widzę często w internecie motyw stawania się najlepszą wersją siebie. Okej, brzmi dobrze, ale czasem mam wrażenie, że ludzie dążą do tego, żeby stać się najlepszą wersją nie siebie, tylko tego, co widzą i idealizują w social mediach. Czyli czymś nieprawdziwym. Trochę za długo je trzymałam i niektóre się bardzo mocno przypiekły. Ale dobra. I później są wkurzeni na siebie i zdziwieni, że im to nie wychodzi. Do piekarnika na chwilę. Nic dziwnego, że nie jesteś idealny, bo jesteś człowiekiem. I mówię to dlatego, bo wiele materiałów opierających się na kontencie zdrowego stylu życia ze zdrowiem nie ma nic wspólnego. I wkurza mnie to, bo żyjemy w czasach, kiedy internet trochę programuje światopogląd młodych osób. Chodziło nam o to, żeby się trochę nagrzało. Teraz smarujemy masłem. I takie osoby po prostu chłoną te treści i nie mają jeszcze takiego filtra w swojej głowie, co jest okej, a co nie. Perfekcja. Oh, wow. Internet jest spoko, kiedy mądrze z niego korzystamy i bierzemy naprawdę wszystko z lekkim dystansem. Ostatnio zainteresowałam się tematem glukozy. Polecam wam taką babkę na Instagramie Glucose Goddess. Mówi ona o tym, jak ważne jest odżywianie na dłuższą metę, jak bardzo wpływa na poziom energii i nawet na zdrowie psychiczne. Mówi o bilansowaniu posiłków, bo to wpływa na stabilny poziom cukru we krwi, przez co nie mamy spadków energii w ciągu dnia. Polecam. Ja lubię się dowiadywać nowych rzeczy, zwłaszcza jeśli mają praktyczne zastosowanie. Jeśli chodzi o mnie, po prostu staram się większość posiłków jeść zbilansowanych, tak żeby ten sposób żywienia służył mi na długie lata, ale nie fiksuję się na tym punkcie. Nie liczę makro, nie rezygnuję z tego, co lubię. Czasem jem coś, co jestem świadoma, że wywoła u mnie skok i spadek cukru, bo to jest dla mnie balans. Dobrze jest patrzeć na dietę długoterminowo, jako na sposób żywienia taki, jaki będzie dla ciebie korzystny przez całe życie. Wiecie, mówi się forma na lato. To nie jest forma na lato, to jest forma na lata. I może forma to złe słowo, bo chodzi o to, żeby znaleźć styl życia i wypracować nawyki, które będą nam sprzyjały i jednocześnie będą wygodne. To znaczy możliwe do utrzymania, niezbyt problematyczne. Nie chodzi o to, żeby utrudniać sobie życie. Życie samo w sobie czasem bywa skomplikowane. Trzeba szukać łatwych rozwiązań, a przy tym korzystnych. Nie będę rezygnować z pójścia z bliskimi osobami na jedzenie na mieście, bo jest bardziej przetworzone. Nie będę rezygnować z czekolady, bo ma w sobie cukier. Nie będę rezygnować z tego, co lubię, bo to nie jest to, jak chcę przeżyć życie, rezygnując. I to nie jest to, co by mi służyło. Mam jutro odpowiedź ustną z niemieckiego. Nic nie umiem. Wie verbringst du deine Freizeit? Leidenschaften? Dobrze? Mein Geld hauptsächlich für Reisen aus. Ja muszę to umieć na pamięć. Meine Lieblingsjahreszeit? To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Rozmawiam z przyjaciółką
rozmawiamy o życiu. Mam wrażenie, że największym moim problemem jest moja głowa. Ej, totalnie to znam. Serio. Dla młodych osób, jak ja, i zdrowych osób, zdrowie to bardzo często pojęcie abstrakcyjne. Sama nie wiem, co sądzić na ten temat. Czy zależy mi na zdrowiu, dlatego że słyszę, że ważne jest, żeby dbać o zdrowie? Czy naprawdę wynika to z moich wartości? Jak teraz tak o tym myślę, to wydaje mi się, że jest dla mnie wartością zdrowie. Chociaż trochę odległą, bo jednak nigdy nie miałam problemów, nigdy poważnie nie chorowałam i wiadomo, że jak się czegoś nie doświadczy, to łatwiej to bagatelizować. Interesujący kolor. Kiedy robię coś dobrego dla siebie, to czuję, że ktoś o mnie dba, czuję się taka zaopiekowana. Poza tym bardzo duża motywacja, chcę być sprawna na starość i będę sobie surfować, jak będę na emeryturze. Zbliżamy się do końca tego odcinka. Dziękuję za Twoją obecność. Pamiętaj, żeby codziennie tańczyć do swojej ulubionej piosenki i być dla siebie dobrym, bo żyjesz pierwszy raz i masz prawo nie wiedzieć wszystkiego. Pa, pa, do zobaczenia za tydzień.